Czy w tej sytuacji jesteś uprzedzony o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami? No tak jak widzimy tutaj, moi drodzy, po prawej stronie mamy uzupełnienie, tak? Czyli w formie tablicy informacyjnej widzimy znak ostrzegawczy, gdzie jest to skrzyżowanie dróg, a ten znak ostrzegawczy mówiący nam o tym, że jest skrzyżowanie dróg, na tym skrzyżowaniu nie występuje oznaczenie znakami, natomiast obowiązuje reguła wynikająca z przepisów, czyli reguła prawej ręki. Czyli tutaj prawidłowa odpowiedź w tym pytaniu to będzie tak, no bo znaki tam nie będą miały racji bytu.